część artystyczną prosimy. To tyle, kto teraz? To my, drodzy Państwo, zaczniemy co prawda od końca, ale po to, żeby móc mówić o początku. Jezus rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Starosta weselny powiedział do Pana, Ty zachowałeś dobre wino, w oryginale kalon oil, aż do tej pory. Z jasnociemnej nocnej kałuży piją kot i przegląda się w niej księżyc. Wisi nad Liguryjskim morzem jak srebrny denar z zatartym napisem z czasów Cezarów. Zgaszona ultramaryna wielkiej wody, dziecięce kroki w klapkach po ciepłym asfalcie. Niegłośna rozmowa. Duński, Niderlandzki. Pracująca niedaleko miotła, ogrodowy wąż, kapiąca z kranu woda w otwartej łazience. Jakby wrócić do samych źródeł życia, do samego początku i uczyć się wszystkiego na nowo. Cisza. Rano pójdziemy za nim dalej, bez podpory, a oparcia. Thank you.
rejs do Portofino. Rejs prawie jak w rejsie. Śmiesznie, smutno, choć daleko komukolwiek z nas do Kimmelsbacha i zupełnie na trzeźwo. Płyniemy z Levanto do Portofino łajbą turystycznego konsorcjum morskiego Cinque Terre Golfo dei Poeti. Korzystanie z usług przedsiębiorstwa, które ma w nazwie Zatokę Poetów, zobowiązuje. Więc wyciągam notatki, wpatruję się uważnie w kilkanaście odcieni błękitu i granatu. Białe jak śnieg baranki obłoków nad górami, w gorejące z upału lasy nad zatoką. Wokół brzęczą jak wyrojone lipcowe pszczoły. Włoskie frazy i dialekty z emfazą po trzecim lub czwartym zdaniu, z emfazą jak z żądłem puenty. Życie na krótką chwilę ma smak soczysto-słodkiego owocu po pierwszym gryzie. Wiem, że to się zmieni, że odejdzie i że wróci. Portofino, 18 lipca 2014 roku. Konstytucja soborowa, która nie powstała. Pan nasz Jezus Chrystus założył Kościół, ażeby był miastem na górze, z którego to prawdziwe światło Słowa Bożego świeciłoby ludziom mieszkającym w mroku i cieniu śmierci. Pisał Ratzinger w pierwszym zdaniu wprowadzeniu do nigdy nie powstałej konstytucji wstępnej Soboru Watykańskiego II. Wszystko dzieje się naraz. Słyszę kowalika i szmer liści malin. X wyjechał na jachting na Morzu Adamańskim. Bezdomnemu trzęsą się ręce i ropieje oko. W oczy rzuca się najbardziej to, o czym pisał Laurens van der Moje serce toczy moją własną krew. Ludzie płaczą krwawymi łzami, jak niektóre figury Maryi. Mamy Kościół, największy z darów Boga. Pszów, lipiec 2016, sierpień 2017. Przepraszam, czy może Pani zapowiedzieć, jaki utwór Pani wykona? To będzie wokaliza Maurice Ravela. Thank you.
przestrzeni muzycznych przechodzimy również do muzyki, aczkolwiek wyrażonej słowem. Pani profesor Dorota Hek wygłosi laudację na cześć naszego dzisiejszego gościa.